W derbach Śląska Klirek z Chorzów zmierzył się z AZS UŚ Katowice. Akademicy pokonali gości 4-1. Honorową bramkę dla Klireksu zdobył Piotr Łopuch. Bramki dla drużyny AZS-u strzelili Tomasz Dura, Jacek Hewlik, Krzysztof Salicz i Michał Cygnarowski. Wydawało nam się, że możemy się otworzyć, możemy tworzyć sobie sytuację, a przeciwnik nie będzie tego wykorzystywał. Zebrała się tu grupa doświadczonych zawodników i oni każdy błąd nasz wykorzystali. A myśmy chcieli grać w futsal, który nie wiem, będziemy się tworzyć te sytuacje, będziemy, nie wiem, pięknie strzelać, będziemy pięknie grać, a to tak ten mecz nie mógł wyglądać. Powinniśmy te akcje skracać, powinniśmy krócej grać piłką, dlatego przegraliśmy dzisiaj ten mecz. Jest to dla nas przykra porażka, aczkolwiek no, nie może ta porażka nam zamknąć możliwości grania dalej. No, jest ileś tam tych kolejek jeszcze do rozegrania, pokazuje nam, że nie da się wszystkiego zrobić bardzo szybko, aczkolwiek no, muszę też szczerze powiedzieć, że nie graliśmy jakiegoś słabego meczu. Tak jak mówię, niestety ten futsal jakby no, nie może tak wyglądać w naszym wykonaniu. Tak naprawdę ten mecz ułożyła pierwsza bramka, tak? I później jakby ta gra była już taka szarpana, myśmy starali się te sytuacje stwarzać. Faktem nie tych sytuacji było za dużo i powinniśmy coś trafić. Mecz był ciężki, nikt nie odpuszczał. Czy pierwsza bramka nas spowolniła? Nie sądzę, bo już w tym sezonie traciliśmy pierwszą bramkę i zawsze dążyliśmy do tego, żeby odrabiać, graliśmy swoje. Tutaj niestety nie wyszło, złapaliśmy kontakt na 2-1. Szkoda, bo na pewno wynik nie odzwierciedla tego meczu, no ale fakty są takie, że przegraliśmy i to Katowice mają 3 punkty, a my 0. Mieliśmy taki pomysł na ten mecz, żeby rzeczywiście troszkę się cofnąć. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Klireks będzie miał tę sytuację i rzeczywiście miał, ale dzisiaj raz to Rafał, bardzo dobry mecz w bramce, no dwa to cały zespół. Bardzo mi się to podoba, małymi kroczkami idziemy do przodu i oby tak dalej. Jak się przegrywa 2-0, a chcemy wygrywać, to trzeba zaryzykować, tak? Bo mały włos i udałoby się zremisować, bo ku temu okazję. Trzeba wyciągnąć wnioski na pewno, bo gra też nie była na najlepszym poziomie. W kolejnym meczu Klirek zmierzy się na wyjeździe z Euromasterem Chrobry Głogów.